Remont katedry w Nantes zniszczonej przez pożar potrwa co najmniej 3 lata. Minister finansów zapowiedział, że remont zostanie sfinansowany przez państwo francuskie. Pożar w XV-wiecznej katedrze świętego Piotra i Pawła w Nantes wybuchł w sobotę. Akcja gaśnicza trwała blisko 2 godziny. Po pierwsze, chciałbym złożyć hołd zażegnaniu i ogromnemu profesjonalizmowi ponad 100 strażaków zmobilizowanych od początku tragedii i którzy poradzili sobie z nią z niezwykłą skutecznością. Podkreślał premier Francji, dziękując służbom za ugaszenie ognia. Żywioł pochłonął m.in. 400-letnie barokowe organy i 16-wieczne witraże. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że koszty odbudowy zniszczonej świątyni pokryje państwo. Remont może potrwać co najmniej 3 lata. Katedra w Nantes w 2019 roku otrzymała pozytywną opinię Komisji Bezpieczeństwa dotyczącą norm sieci elektrycznej. Jej stan został zbadany po tym, jak w kwietniu 2019 roku wybuchł pożar w katedrze Notre Dame.